10 września w piątek o godzinie 22:30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Narodowego Banku Polskiego Hanną Gronkiewicz-Waltz prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwu i znowu nie o godzinie 22:30, 22:36 chyba na naszych zegarkach. Bardzo przepraszamy Państwa za opóźnienie i witamy Panią Prezes Narodowego Banku Polskiego, Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest rodowitą warszawianką, w Warszawie ukończyła liceum, w Warszawie studiowała, tutaj pracowała na Wydziale Prawa i Administracji i od od półtora roku jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. W swoim jednym z wywiadów pisała tak. Gdy przeczytałam kwestionariusz Banku Anglii, zawierający 38 pytań, na które musi odpowiedzieć człowiek chcący być prezesem banku, stwierdziłam, że u nas taka ankieta byłaby potraktowana jako zamach na podstawowe prawa obywatela. My zamachniemy się na te podstawowe prawa obywatela. Prezes jest u nas necenzurowanym. Pani prezes, czy można panią nazwać najbogatszą kobietą w Polsce? Tak niektórzy mówią, ale to niestety nie jest prawda. Czy to dobrze, czy źle? No, podobno pieniądze szczęścia nie dają. To prawda, ale kiedy operuje się wielkimi kwotami, trzeba mieć wyobraźnię. Człowiek, który nie widział w życiu więcej, nie wydał więcej niż 100 milionów złotych, może jeszcze zrozumieć, co to jest miliard, ale biliony już mu w głowie nie stają. Mówiąc konkretnie, czy prezes Narodowego Banku Polskiego, czy pracownicy Narodowego Banku Polskiego są w jakikolwiek sposób materialnie związani z koniunkturą Narodowego Banku? Tak, pomyślnością jest, operacji. Tak, jest to związanie, które nastąpiło zanim ja jeszcze przyszłam do banku, mianowicie z zyskiem. Jest pewna część wynagrodzenia, która jest związana z naszym zyskiem, jako że Narodowy Bank Polski przynosi zysk, ma dochody, z czego 80% wpłaca do budżetu państwa i dość zasobnie zasila go. 20 79 11 20 57 53. Możecie Państwo dzwonić do prezesa Narodowego Banku Polskiego, do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ma pani jedno dziecko, do jakiej chodzi szkoły? Do liceum. Prywatnego czy państwowego? Państwowego. Do państwowego. Jakiego rzędu kwotami operuje Narodowy Bank Polski? Bilionami. Bilionami. Czy w związku z tym prezesa nie stać, żeby posłać dziecko do prywatnej szkoły? Dziecko samo wybierało. Właściwie w momencie, kiedy jeszcze nie byłam prezesem, chociaż już... No już właściwie byłam, przepraszam, ona jest dopiero w drugiej licealnej. I zdecydowało, że takiej szkoły pójdzie, a nie do innej. Także uważam, że dziecko powinno być samodzielne. Oczywiście. Zwłaszcza dziecko prezesa. Zwłaszcza dziecko, które już chodzi do liceum, tak, i właściwie tak, nie jest dzieckiem. Pani prezes, wróciła pani specjalnie z urlopu, to było 2 tygodnie temu, ażeby ogłosić dewaluację złotówki. Ja o tym wiedziałem, że pani wróci. Tak się ucieszyłem, że byłem na czas i umówiliśmy się na to spotkanie. Nie wpadło mi do głowy, żeby dzień wcześniej po prostu w końcu zaopatrzyć się w dolary. Bo wszyscy ćwierkali o tym, że lada moment nastąpi zmiana kursu złotówki. Czy nie istnieje jednak niebezpieczeństwo, że pani pracownicy, ci, którzy wiedzieli, że pani wpadnie na dzień, mogli to odczytać jako sygnał? Czy ten rodzaj informacji może stać się powodem zysków pracownika Narodowego Banku, samego prezesa? Więc tak, z tym urlopem to było tak, że ja i tak miałam przyjechać. Przyjechałam po prostu o jeden dzień wcześniej, także oni wiedzieli, że ja przyjadę, a przyjechałam w celu właściwie podjęcia pewnej decyzji, jeśli chodzi o finansowanie budżetu. I tak się złożyło, powiem, że dość przypadkowo, że mieliśmy już nieoficjalne wyniki bilansu handlowego z lipca, które nie były pomyśle. I decyzja podjęta była, powiedziałabym, dość szybko. I są takie normalne zabezpieczenia, że przede wszystkim po zamknięciu banków, więc do godziny 19 w zasadzie nie było wiadomo co i czy będzie taka decyzja. Potem zaprosiłam tych, którzy mają współkompetencje, to znaczy ministra finansów i wiceministra, bo akurat taki był w zasięgu ręki współpracy za granicą i taką decyzję. I we trójkę podjęliście tę decyzję? Zgodnie z ustawą. O to chciałem zapytać. Pierwsze pytanie od telewizora, oddaję głos. Dobry wieczór.
Mówi Krzysztof Jaszewski. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo słyszy się w radiu, w telewizji o różnych rodzajach pożyczek, których udzielane są rolnikom, różnym przedsiębiorstwom. No, i mamy kłopoty tak jak ostatnio. Halo. Mamy kłopoty techniczne, nie słyszymy pytania. Prosimy o zadanie go redaktorowi w takim razie. Tak? Muszę zapisać. Dobrze, za chwileczkę w takim razie nie udało nam się uzyskać dźwięku. Pan Jarosław Kret odsłucha pytanie. Ja pytam dalej, więc powiada pani, że podjęła pani decyzję dewaluacyjną w 3 osoby. Chciałem zapytać o sytuację banku. Polska wracając do tego zysku, mi się wydaje, że tak jeszcze dodaję, proszę zwrócić uwagę, tak jak niektórzy mówią o jakichś miliardach, były w artykułach takie gazety, że na zainwestowaniu miliarda złotych, nie wiem zresztą gdzie, po zamkniętych bankach, czy przy iściu z gotówką można zarobić 70 milionów przy tej dewaluacji. Mhm. Także często ludzie mówią o cyfrach i nie mają zupełnie wyobraźni, nie wiedzą, że w stosunku do dolara było tylko to 7%. Oczywiście. Chciałem zapytać o sytuację w tej chwili banku, którym pani kieruje. Polskę można nazwać bankrutem. Od 20 lat jesteśmy w permanentnych długach. Czy w związku z tym Narodowy Bank Polski, Centralny Bank, to jest bank bankruta właśnie? To jest bank, który ma saldo debetowe w skali jakby świata? Jak się sytuuje Bank Centralny Polski w strukturze banków Europy i świata? Więc dług ma państwo i Skarb Państwa, a nie bank. I dlatego, że Skarb Państwa zaciągał te długi budżet, natomiast bank centralny ich nie zaciągał. Także tu ta odrębna jak gdyby osobowość prawna jest bardzo istotna. Poza tym wiele państw jest bardzo zadłużonych. No, takim klasycznym przykładem są Stany Zjednoczone, które są zadłużone zarówno u swoich obywateli, jak i na zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że przecież różne państwa poza Stanami trzymają różne swoje dewizy, również w bonach skarbowych, czyli w długach, skryptach dłużnych rządu Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym my tutaj powiedziałabym, nie odbiegamy od wielu państw, gospodarka jest całkiem sprawna. No. No właśnie, przykład ostatnio Szwecja, Finlandia, to są państwa to bardzo jest, zadłużone w tej co chwili. Co to jest dłużnik państwowy, czy dłużnik, jakby go nazwać, publiczny, bo można mówić o zbankrutowanym mieście, o zbankrutowanej dzielnicy, o zbankrutowanym kraju. Na pewno zbankrutowanym krajem jest Polska, na pewno podobno zbankrutowaną dzielnicą jest w Warszawie Mokotów. Tak się o tym mówi. Co powinien zrobić dłużnik, żeby nadal funkcjonować? Więc Polska nie jest bankrutem przez sam fakt, że posiada te długi, ponieważ ma określony majątek. I teraz, jeżeli będzie wzrost gospodarczy w Polsce, no to w takim razie te długi będą spłacane. Zwłaszcza, że dłużnicy w przypadku klubu paryskiego zdecydowali się umorzyć część długów. Miejmy nadzieję, że dłużnicy z klubu londyńskiego uczynią to samo i będziemy w stanie, co prawda bardziej to będą nasze pewnie dzieci, a może nawet wnuki, które do końca spłacą ten dług. Dziękuję w imieniu naszych milczących telewidzów. Jarosław Kret. Nie, jeszcze raz spróbujemy. Spróbujemy, tak? No próbujmy. Uda się? Halo, dobry wieczór. Wspaniale, witamy. Proszę, pani prezes, mam takie pytanie. Ponieważ słyszy się w radiu i w telewizji o różnego rodzaju pożyczkach, to znaczy dla przedsiębiorstw, dla osób prywatnych, ostatnio w telewizji słyszałem na temat dwóch właściwie, znaczy gospodarzy, którzy pożyczyli 18 miliardów złotych w różnych bankach i okazuje się, że są niewypłacalni. To znaczy, czy bank nie sprawdza wiarygodności tych osób i dochodzi później do różnego rodzaju nieporozumień, to znaczy oni nie są wypłacalni, bank zajmuje ich mienie, no i to się kręci po prostu, tak samo jest z osobami, no, różnymi przedsiębiorstwami. I chciałbym jeszcze jedno takie pytanie zadać, mianowicie słyszy się, że aby otrzymać jakiś większy kredyt, po prostu trzeba jakiś pewien procent, to znaczy 10% od sumy dać pewnym urzędnikom w banku. Czy to jest prawda? Może tak zacznę od końca, czy to jest prawda. No to przede wszystkim trzeba by udowodnić. Ja nie wykluczam, że takie przypadki są, bo w końcu niektóre z nich nawet trafiają, prawda, do prokuratora. Sytuacja może była taka bardziej na początku 89-90 roku. Później w zasadzie banki walczyły o dobrego klienta. Poza tym, że udało nam się jakoś wzmocnić nadzór bankowy, w tej chwili te sprawy dużo łatwiej wychodzą niż przedtem. Wydaje mi się, że jest taka konkurencja banków, mogę tak powiedzieć, że jest prawie 100 banków komercyjnych, wiele banków spółdzielczych, że w tej chwili one z dużą ostrożnością dają kredyty i właściwie dobry kredytobiorca
nie powinien się martwić, że musi coś zapłacić, bo bank powinien o niego walczyć. O takiego, który rzeczywiście ma zabezpieczenie, dobry projekt i że będzie spłacał. Natomiast co do tych poprzednich, o których była mowa, to prawda jest, że po pierwsze było brak profesjonalizmu i mi się wydaje, że aczkolwiek pewien procent jest przypadków takich karalnych, ale to jest procent nie aż tak duży, dlatego że w gospodarce centralnie planowanej nie trzeba było w ogóle określać ryzyka kredytowego. Wszystko było zaplanowane, był plan kredytowy podzielony na branże, na zjednoczenia, zjednoczenia dzieliły na przedsiębiorstwa i w zasadzie chodziło o proste realizowanie tego kredytu po określonej cenie. No i w momencie, kiedy została gospodarka zliberalizowana, te same osoby często, które pracowały, czy w większości nawet w gospodarce centralnej, nieplanowanych, bo innych nie było, nie umiało oceniać ryzyka kredytowego. I w tej chwili ja uważam, że jest znacznie z tym lepiej, bo każde pół roku, każdy rok to ci ludzie już się szkolą i jednak są coraz bardziej profesjonalni i to jest ten główny powód. No i oczywiście te przypadki na pewno takie kryminogenne były, bo nie można powiedzieć, tylko nie można na to wszystko rzucać, bo bardzo dużo po prostu wynikało z braku kompetencji i wiedzy. Dziękuję za odpowiedź. Już następne pytanie. Chciałbym zadać następujące pytanie. W związku z tym, że po raz drugi w krótkim czasie straciłem banknot milionowy, w związku z tym, że okazało się, że jest fałszywy, chciałbym zapytać, kiedy wreszcie będzie ta wymiana pieniędzy? A chcę jeszcze nadmienić, że banknoty podobno fałszywe są coraz lepsze, są nawet takie, które świecą i ostatnio ich znowu coraz więcej. I czekam, kiedy może być wreszcie ta wymiana, żebyśmy, podobno te nowe banknoty mają być lepsze. Wymiana, właściwie denominacja, która jest planowana, zależy od parlamentu. Nie mamy teraz parlamentu. Jeśli parlament szybko przyjmie ustawę, to nawet może być i od przyszłego roku. Także to jest niestety w rękach parlamentu. My tylko możemy przygotować projekt. Przez ile będziemy dzielili, bo to nikt nigdy nie jest. Przypuszczamy tak, że przez 4. Natomiast co do tych fałszerstw, no niestety dla nas to jest zjawisko nowe, bo nasza złotówka nigdy nie miała wartości. Właśnie, co to znaczy? Czy to znaczy, że złotówka wzrosła na wartości? Oczywiście, to czy niestety, zepsuł to... się pieniądz, czy może fałszerze coraz lepsi? To wszystko po trochu. Po pierwsze, złotówka ma znacznie większą wartość i ma dużą wartość za naszą wschodnią granicą, więc jest chętnie widziana, tego warto ją podrabiać. Po drugie, w ciągu ostatnich 3 lat właściwie była rewolucja, jeśli chodzi o fałszowanie, to znaczy postęp w tej dziedzinie. Ogromny postęp. I właściwie okazuje się, tak jak ja teraz rozmawiałam, zwiedziłam w Szwecji w fabrykę tych ich banknotów, że właściwie najpewniejsze, najbezpieczniej zabezpieczenia to jest klasyczny znak wodny, oprócz jeszcze paru innych. Oczywiście, ale to jest takie najbezpieczniejsze i najstarsze, bo znak wodny jest najtrudniej sfałszować. I to jest rzeczywistość. U nas była taka wystawa w Narodowym Banku Polskim i tam leżały w tych gabrotach, widziałam te świetnie podrobione funty, dolary, marki. I to jest zjawisko, w którym społeczeństwo, gdyby się zderzyło, przedtem tego nie było. Po co było fałszować złotówki? My będziemy oczywiście z kim ważną sprawą, jak pan tutaj wspomniał, jest denominacja. No i będziemy próbować te zabezpieczenia mnożyć, bo to nie o to chodzi, że są takie, które się nie podoba, każdy się podoba, tylko suma zabezpieczeń daje większą pewność. Czy istnieje bezpieczeństwo, że z kasy banku zostanie wypłacony fałszywy pieniądz? Teoretycznie. Teoretycznie tego nie można wykluczyć, jeżeli chodzi o bank komercyjny, jeżeli nie potrafi odróżnić urzędniczka i to muszą być szkolenia i to banki muszą odbrać. Jeżeli ktoś z kasy ale właśnie nawet w sklepie na zachodzie otrzyma fałszywy pieniądz, powie skąd go otrzymał, kto traci? Ostatni no posiadacz? Traci ten, który ma, chyba że udowodni, a tamten to przyjmie i wycofa. Dziękuję. Pytanie. Dobry wieczór. Ja dzwonię z Warszawy. Mam pytanie do pani prezes. Czy w związku z ostatnią dewaluacją złotówki ogłoszoną przez bank, czy bank rozważa podniesienie stopy procentowej od oszczędności zgromadzonych w bankach przez klientów? Ja jestem jednym z klientów banku, no i obawiam się, że moje oszczędności tracą na wartości przez takie pociągnięcia banku. Chciałbym panią prezes zapytać, czy podniesienie stopy procentowej przez bank jest rozważane? Dziękuję. W tej chwili, jeżeli porównamy może oprocentowanie depozytów, najpierw zacznę od tego w dolarach i w złotówkach, to przeciętnie jest równoważne. To znaczy tam, gdzie ktoś więcej ryzykuje w dolarach, gdzie nie ma gwarancji, tak samo w złotówkach może otrzymać większe.
my bezpośrednio nie wpływamy. My tylko ustalamy tą stopę, powiedziałam, podstawową kredytu lombardowego. Banki tu są wolne. Co to jest kredyt lombardowy? To nie wszyscy wiedzą. Znaczy nie tylko lombardowego, ale dyskontowego i finansowego. To jest kredyt, za który pożyczamy pod zastaw papierów wartościowych. I to jest, my pożyczamy bankom, my nie pożyczamy klientom takim normalnym, prawda, publiczności. I z tego względu my nie wyznaczamy tej ostatecznej stopy. My byśmy chcieli uniknąć podniesienia tej stopy pierwszej, bo ona jest po prostu niedogodna dla gospodarki. Zawsze będzie konflikt między depozytariuszami, dla których inflacja się opłaca, tak można powiedzieć, do pewnego stopnia i nie wszystkim, i którzy chcą mieć duże oprocentowanie, i między inwestorami, między gospodarką, która chce mieć jak najtańszy kredyt. I naszą rolą jako Narodowego Banku Polskiego jest to harmonizować. Także nigdy na pewno w pełni każdego nie zadowolimy. Stopy procentowe byłyby wtedy podniesione nasze, gdyby była inflacja znacznie wyższa niż żeśmy planowali. Na razie mieścimy się w granicach. Obserwujemy to w każdym miesiącu. Dotknęła Pani problemu waluty obcej. O ile wiem, na świecie, w zachodniej Europie, Francuz na przykład może mieć konta w dolarach. Nie ma takiego obyczaju, może sobie to schować do kufra, prawda, i tam nieprocentowo trzymać. Czy my zbierzamy w tym samym kierunku, czy odejdziemy od legalnego polskiego banku, w którym legalną monetą w Polsce, jak to kiedyś mówiono, jest dolar? To bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście tak na ogół jest na świecie. Problem jest właśnie, że motywacją utrzymywania tego, ona ma charakter bardziej psychologiczny niż, powiedziałem, ekonomiczny, czy zgodny ze sztuką ekonomii. Otóż u nas zawsze nie było wolno, zawsze ludzie i tak trzymali. A teraz przy otwartych granicach po prostu trzymaliby w obcych bankach, bo zawsze komuś by się udało wywieźć, prawda? I by próbowali szmuglować, tak jak kiedyś szmuglowali, chociaż nie wolno było dolarów wywozić, trzeba było mieć zezwolenie. Także po prostu ze względów, powiedziałam, nawyków, żeby to nie spowodowało jakiejś takiej paniki czy braku zaufania do władz, to na pewno prędko nie będzie skasowane, tak mogę Dziękuję. Powiedzieć. Pytanie. Dzień dobry, panie prezesie. Dobry wieczór. Ja mam takie pytania. W zasadzie moja żona. Pani prezes jest tak zawsze efektownie ubrana. Gdzie pani prezes się ubiera? To jest dobre pytanie. Ja już kiedyś mówiłam, że ja mam taki ten przywilej, ale to nie jest tylko przywilej dla mnie, że ubieram się w modzie polskiej. No nie wszystko, ale większość rzeczy mam uszytych w modzie polskiej u pana Ankowiaka. Czasami kupuję rzeczy gotowe, to już tak przypadkowo, w zależności jak coś mi się spodoba. Bardzo ładnie jest pani prezes ubrana. Dziękuję za uznanie. Pani prezes, czy bank w Polsce może zbankrutować? A jeżeli zbankrutuje prywatny bank, to czy ja się od oszczędzania w tym banku mogę ubezpieczyć? Czy pan może indywidualnie się ubezpieczyć? To przyznam, nie wiem, czy są takie firmy, które ubezpieczają, ale normalnie w państwach, w większości państw, nie we wszystkich, tak nawiasem mówiąc, bo w Szwajcarii nie ma. Jest ubezpieczenie depozytów, nawet jeśli chodzi o banki prywatne. Co to jest ubezpieczenie depozytów? To znaczy, że w przypadku bankructwa otrzymuje się określoną sumę pieniędzy wypłacaną z określonego funduszu bądź z określonego towarzystwa czy spółki. I w jednych państwach jest to obligatoryjne, w innych jest fakultatywne, na przykład w Niemczech jest fakultatywne. Banki można powiedzieć, opodatkowują się i wpłaty do takiej do takiego podmiotu czynią, żeby w razie czego można było wypłacić. Także u nas jeszcze w stosunku do banków prywatnych tego nie ma. Jest cały czas projekt, tam są pewne, powiedziałabym, kontrowersje według co do pewnych uregulowań i uprawnień nadzorczych tego organu między nami a ministrem finansów. Natomiast nie mamy żadnych kontrowersji. Tu jest jedność, jeśli chodzi o wysokość ubezpieczenia. Uważamy, że 100% około wartości miliona IKI, 95%, bo trudno nam to w innych, to będzie ubezpieczone do 3 milionów. To w sumie nie jest duża suma, bo to w sumie będzie jakieś kilkadziesiąt, no w zależności jak to będzie miało, prawda, ale około kilkudziesięciu milionów, nie więcej, a reszta w tej sytuacji byśmy uznali, że jest przepada. To jest zgodne z takimi standardami międzynarodowymi. W tej chwili nie dotyczyłoby tylko przede wszystkim ubezpieczenia właśnie depozytów ludności. Ale będziemy wszystkim starały się, żeby mimo wszystko jak najmniej banków upadało i stąd te działania takie z uporem Narodowego Banku Polskiego, żeby banki sanować, co nie wszyscy zawsze rozumieją, bo wydaje im się, że my ratujemy jakichś prywatnych akcjonariuszy. Nieprawda, ci akcjonariusze najpierw są przez nas wydziedziczeni, można powiedzieć obniżony i nie są już później właścicielami banku, a my ratujemy dla depozytów. Spytam o pokrycie. Mówiło się kiedyś, że papierowy pieniądz powinien mieć pokrycie w złocie. W czasach socjalizmu, że pieniądz ma pokrycie w pracy. W czym ma pokrycie pieniądz, który pani emituje?
To trudno powiedzieć, dlatego że u nas nie ma w ustawie uregulowanych pewnych reguł. No przede wszystkim ma pokrycie w pieniędzy, który jest w bankach komercyjnych i w pewnych wartościach, powiedziałabym, również majątku, ale przede wszystkim w tym pieniądzu rezerwowym. Czasami no, można to odpowiednio tam powiększać, ale to są bardzo techniczne pytania. Nie ma teraz w świecie pokrycia w złocie. To w papierach się oblicza, musi być tyle, pewien procent. W każdych krajach jest to troszkę, w każdym kraju inaczej regulowane. Kiedy grozi mi czasowy debet na moim koncie, wolę skorzystać z czeku niż z bankomatu. Bankomat szybciej to wykaże. Czy ogólnie rzecz biorąc przelewy w Polsce idą za wolno, za szybko, w sam raz? Idą coraz szybciej. W tej chwili po wprowadzeniu Krajowej Izby Rozliczeniowej z 7 dni średnio jest 2,5 dnia, czyli to w ciągu kilku miesięcy duży postęp. Na razie jest 18 banków korzysta, w sumie tych najważniejszych z Krajowej Izby Rozliczeniowej, ale będziemy się starali, żeby wszystkie. Zapytałem banki o mały, prywatny, zapytam o duży. Czy z prawnego punktu widzenia proces oscylatora uważa Pani za prawidłowy? Jest Pani prawnikiem. Mogę powiedzieć, że nie w każdym razie jestem prawnikiem. Uważam, że jest trudny. Z prawnego punktu widzenia to nie jest sprawa taka ewidentna. A z politycznego punktu widzenia? Powiedziałabym z politycznego, ja nie staram się nie oceniać jako polityk, może z etycznego bardziej, nie z jakiegoś takiego poczucia sprawiedliwości. Nie wchodźmy tak głęboko, rozmawiamy konkretnie. Ale z punktu widzenia prawnego byłyby za i przeciw, tak jak w wielu sprawach jest adwokat i prokurator, także to nie jest sprawa w moim ocenie ewidentnie jasna, dlatego że brak było przepisów, które to zabezpieczą. O to chodzi, prawo nie działa wstecz. Dziękuję bardzo, telefon, słuchamy. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko jest Ryszard Karpowicz. Pani prezes, chciałbym Pani zadać dwa pytania. Pierwsze to jest poziom, wysokość dewaluacji złotówki polskiej. W świecie biznesu mówi się głośno, iż była to dewaluacja zbyt niska i zbyt późna. To jest jedno moje pytanie. Następnie drugie odnośnie poziomu bankowości w Polsce. Mam porównanie z zagranicą i jest opinia, iż jest to niski poziom. Czy pani prezes przewiduje i w jaki sposób podwyższenie poziomu usług i zakresu usług banków w Polsce? Dziękuję uprzejmie. Dobranoc Państwu. Może zacznę od końca. Otóż nie ma już takiej możliwości, żeby bank centralny podwyższał kwalifikacje wszystkich banków, bo to już jest wolna konkurencja, my spełniamy tylko funkcję banku centralnego. Natomiast ja bym powiedziała tak, że oczywiście odbiegamy poziomem, bo oni tworzyli to przez 100 lat, przez 50 lat, a 20 lat temu właśnie dokonała się rewolucja w bankowości, a my mamy 4. Także proszę o cierpliwość dla systemu bankowego, bo my to szybciej i tak osiągniemy niż oni, ale nie w ciągu, jak to się mówi, nie overnight, nie w ciągu, prawda, jednej nocy. Natomiast ja miałam takie doświadczenia za granicą w bankach, nie wiem, że i stałam i długo i czasami były kolejki, także jedynym miejscem, gdzie są rzeczywiście kolejki, się długo czeka na obsługę, to są banki na zachodzie, a innych nie. I ja takie doświadczenia przyjąłam. Co do dewaluacji. Narodowy Bank Polski reprezentuje zawsze interesy makroekonomiczne, a nie określonych grup, nie biznesmenów, nie eksporterów. My patrzymy z punktu widzenia gospodarki makro, czyli poziomu rezerw. I uważamy, że polityka kursu walutowego jest ostatnim instrumentem, który może pomagać eksporterom. Raczej jesteśmy, żeby rząd podejmował pewne ulgi inwestycyjne czy proeksportowe w tym, którzy ewentualnie eksportują. I z tego względu ta dewaluacja uważamy, że była optymalna. Ona też uniemożliwiła właśnie takie różne pewne działania, że to może za dużo by zarobiono, bo ja przed chwilą powiedziałam, że ile trzeba zainwestować, żeby było 7 miliardów zainwestować, żeby 70 milionów zarobić. I to też jest pewne bezpieczeństwo właśnie, jeżeli są takie niesłuszne posądzenia, ponieważ ona była przygotowana, mówię to z całą odpowiedzialnością, bardzo dobrze. Właśnie jeszcze następnego dnia w kantorach niektóre sprzedawano po starych cenach. I nie było tak przygotowane do tej pory, to muszę powiedzieć, dewaluacji, gdzie było pełne zaskoczenie przez 2 dni. Dopiero trzeciego dnia jakieś gazety, które się upamiały, że nie były na tyle szybkie w druku, jak inne, zaczęły, że tak powiem, kwestionować. Zresztą miało to charakter pomówienia. Natomiast wracając do wysokości, taka była optymalna na dzisiaj. My musimy się sugerować tym, jakie są wyniki bilansu handlowego. I dopiero po tym, jak po wejściu w VAT-u ocenią skutków, mogliśmy ją podjąć, więc nie mogliśmy powiedzieć, że ona była za późna. My musimy dbać o stabilność złotówki, a częste dewaluacje oznaczają zwiększenie inflacji. Dziękuję. Kolejne pytanie. Halo. Dobry wieczór. Słyszymy Pana. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać Panią prezes, dlaczego tak raptownie skoczył dolar i nie zostaliśmy na ten temat uprzedzeni? Przynajmniej na 24
nigdy nie uprzedza na świecie o takich decyzjach dewaluacyjnych, dlatego że wtedy właśnie powoduje się spekulacje. I nigdy nie będzie uprzedzenia o dewaluacji i po prostu to jest sprzeczne byłoby ze sztuką, dlatego że chodzi o to, żeby ten, kto wie, nie zarobił i nie było po prostu paniki, spekulacji i nigdy się tego nie robi, także nigdy nie będzie takiego uprzedzenia. I żaden prezes, nie tylko ja o tym mówię, ale żaden prezes na pewno tak samo będzie robił, każdy prezes. Proszę Państwa, zmieni się spikera, jest godzina punktualnie 11:00, w tej chwili powinny zaczynać się Wiadomości Warszawskie, nie zaczynają się. Bardzo przepraszamy słuchaczy Wiadomości Warszawskich, jeszcze 5 minut rozmowy z Panią Prezes po rozmowie na żywo Wiadomości Warszawskie. Chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę, mianowicie mówiliśmy o jakości pieniądza. Karty kredytowe zaczyna się nazywać plastikowym pieniądzem. Mówiła Pani również o nawykach. Czy ten rodzaj obiegu, karty kredytowe, karty bankomatowe, przyspieszy i zmieni sposób funkcjonowania ekonomicznego w Polsce? Czy rokuje Pani szybki rozwój, szybkie przyjęcie się tego w społeczeństwie? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że już po pierwsze, prawda, pojawiły się i bankomaty, i pierwsze te karty. I to będzie postępować. Trudno powiedzieć, na ile szybkie, ale to będzie postępować. Taką kartę kredytową otworzył już BIK, Bank Pekao S.A., a klienci Banku Pekao, Banku Państwowego, jeszcze tego nie mają. Czy Pekao BP ma na złotówki, bo mi pracownicy bankomatowo, ale nie ma karty kredytowej. A nie ma kredytowej. Nie ma karty kredytowej. Tak. Dlaczego takie działania nie są skoordynowane? Bo jednak karta na przykład polska powinna być no już znana, to też jest rzecz niepoznaczona. No to jest konkurencja. Mi się wydaje, że tu właśnie będzie wiele kart. One potem też, ta konkurencja będzie musiała troszeczkę skonsolidować się, bo nie może być dziesiątki. Ale to jest właśnie konkurencja. Kto pierwszy, kto lepszy, i pierwszy skorzysta. Jeszcze jedno pytanie. Z klientów. Dobry wieczór Pani, dzwonię z Warszawy. Chciałem się zapytać, czy wprowadzając dewaluację złotówki przed wyborami, pomimo tego, że Pani oczywiście wypowiadała się, iż nie jest Pani politykiem, Pani nie kandyduje w wyborach, czy nie obawiała się Pani jakiegoś buntu, że tak powiem, i tego, że ludzie jednak nie pójdą do wyborów, bo no musiała Pani to mieć na względzie. I czy wobec tego, co czytałem, że banki uważają, że ta dewaluacja była zbyt niska, czy Pani planuje, oczywiście nie chodzi mi o datę, tylko czy w ogóle jest możliwość kolejnej dewaluacji złotówki? Dziękuję bardzo. Związku bezpośredniego z polityką to nie miało. Ja jestem niezależna, ja muszę podejmować decyzje wtedy, kiedy uważam za stosowne. I taka decyzja w tym momencie, co już przedtem mówiłam, teraz nie chcę zabierać czasu, była zastosowana. Natomiast po to ta decyzja, powiedziałabym, tak zwanego skokowej dewaluacji była podjęta, żeby uniknąć. No, ostatnia była 1,5 roku temu. Jeszcze przedtem była ponad 2 lata temu, także takie dewaluacje robi się tylko z konieczności. Natomiast my mamy permanentną dewaluację i proszę o tym nie zapominać. Co miesiąc 1,8% złotówka traci w stosunku do koszyka walut, co oznacza, że w skali rocznej mamy 24% dewaluacji plus jeszcze ewentualne skoki, także ta dewaluacja jest, a skokowa to jest ostateczność i tylko wtedy, kiedy no coś dzieje się takiego z bilansem handlowym, kiedy mamy w przyszłości od stycznia obsługę klubu paryskiego, to są decyzje tylko w szczególnych sytuacjach podejmowane. Proszę Państwa, nasz czas niestety nie jest rozciągliwy, powoli dobiega końca, ale z pytaniem zadanym w tej chwili skojarzyło mi się jedno pytanie, jedyne z listów, które jesteśmy w stanie w tej chwili zadać. Jarosław Pet. Jest takie pytanie. Jeśli by Lewica doszła do władzy i swe programy socjalne chciała rozbudować za pomocą pieniędzy bez pokrycia, to na ile bank centralny jest w stanie się takim próbom oprzeć? Musi się oprzeć, bo ma w statucie, w ustawie napisane, że musi dbać o stabilność złotówki, także musi działać zgodnie z prawem. Jeśli one by rozsadzały stabilność złotówki, to musi się oprzeć. I ktokolwiek by był na moim miejscu, ktokolwiek by wygrał, czy lewica, czy prawica, to musi statutowy obowiązek swój wykonywać. Ważna odpowiedź, ważne pytanie. Dziękujemy Pani Prezes Narodowego Banku Polskiego za przybycie do studia. Zapraszam Państwa do pisania do nas listów. Podajemy adres. Naszym najbliższym gościem za tydzień Pan Jerzy Ejsmont, profesor, ekonomista. Dziękuję za uwagę, dziękuję za współpracę. Do zobaczenia za tydzień w piątek, a teraz konkretnie.